Dobrze. Tutaj nie widać córki. Ała! Nogę sobie przetrzasnęła. Dobra, teraz muszę się przebrać za córkę. Córka to musi mieć takie włosy. No dobra, Tomek, to poczekasz, teraz wyłączymy nagrywanie, ja się przebiorę za córkę. Dobra, to ja wyłączę. Zaraz wrócimy. Tylko wiesz co, wyłącz nagrywanie o tym. Na pewno nic nie widać? Dobrze? Wszystko jest. Tak? Jedziemy? Jeszcze raz. Widać mnie? Jeszcze raz może. Jedziemy? A co ty masz na głowie? Myłeś włosy? No. To ja muszę cię nauczyć, jak się ręcznik robi. Tak, to nie? Nowa metoda, Tomek. Ale możesz oddychać? No. To pa, pa. Masz suszarkę? No nie mam suszarki, suszarka jest na dole w łazience. No dobra. M jak Marta. A to tak naprawdę jest taki dźwig. O, taki z betoniarką. Taki sobie to jest dźwig. Nie, z daleka to wygląda jak Marta. No, on jak sobie chodzi. I sobie patrzy na to M. Tak, takie mam fajne włosy, o. No. A co wy robicie? Mila? Idziemy spać chyba, co? Koniec już. You and I, we're trouble inside. Beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away, get your bag, check the tag. Decision is made, lock your door, need no more. Jedziemy do Warszawy. Siedzę sama, nikogo nie ma i muszę zaraz zabrać się za śniadaniem, ale na nim stoicie, więc żeby zjeść śniadanie muszę was na chwilkę wyłączyć. It's a journey for life and I'm all right. Hang on. We belong gone. Hang on. Dotarłam. Jest tak gorąco. Masakra. Położyłam was oczywiście na takim papierze ręcznikowym. Nie mam chwilę samotności, żeby móc porozmawiać. Więc tak, w Warszawie będę dość krótko, niestety, ale lepiej cokolwiek niż nic. Tak patrzę. Mam tutaj coś w szafce. Boże, co to są za odgłosy? Przepraszam. No dobra, więc tak, mam cukier, ryż brązowy, świderki pełnoziarniste i lubelle penne. Widzicie? To już z głodu nie umrę. Mogę najwyżej sobie zrobić... Mogę sobie najwyżej zrobić makaron. Będę jeść sam makaron. A tu mamy kawę! O, kawę bym sobie mogła zrobić w sumie, tylko nie mam mleka. No to i tak muszę iść do sklepu. Ale najpierw muszę się troszeczkę... Co zrobić? No dobra, także do was odezwę później, a tymczasem idę się... Właśnie nie wiem, co zrobić, bo nie potrafię sobie przełożyć tego słowa. Idę coś ze sobą zrobić w każdym razie. Przepraszam was bardzo za mój chaotyczny vlog, ale... Tak czasami bywa. I coś się dzieje z aparatem, ponieważ traci ostrość. No, sorry, jeszcze raz. Witam się z wami z powrotem i stwierdziłam, że pokażę wam, zrobię taki food hall hotelowy, w sensie pokojowy. Jestem nastawiona pokojowo zawsze, więc... Dobra, w każdym razie chciałam zrobić taki food hall warszawski, o. Byłam w sklepie zrobić sobie zakupy na śniadanie i teraz wam powiem o hicie, który zrobiłam. Albo sami wyłapiecie to, albo
albo ja wam na koniec powiem, o co chodzi. Ale idziemy po kolei. Dwa takie małe drzemiki truskawkowe do omleta, bo czasami na górę nakładam trochę jakiegoś takiego drzemu. Wolę, jak są takie powidła śliwkowe, ale nie było takich małych, więc wzięłam truskawkę. Waciki. Okazało się, że mam drugie w torbie, tylko wydawało mi się, że ich nie wzięłam. Wzięłam, więc teraz mam dwie paczki. Bezcukrowe biszkopty oczywiście. Masło orzechowe, 100% orzechów ziemnych do omleta. Mleko do kawy, którą tutaj mam na górze. Dwa proszki do pieczenia do omleta. Nie wiem po co mi dwa, no ale... Ostatnio moja kochana Patrycja zrobiła omleta z mojego przepisu i wsypała cały proszek do pieczenia, bo ja tam nie napisałam, ile proszku trzeba wsypać. I myślałam, że to jest wiadomo, że to taka szczypta. Ona wsypała całą torebkę po prostu. Patty, jesteś mistrzem. Jesteś moim mistrzem. To, co bardzo ważne do omleta, czyli banany. Wzięłam 4 banany. Ostatnia rzecz, kakao. Kakao również do omleta. No i dobra, i czegoś wam tutaj chyba brakuje, co nie? Byłam, przypominam raz jeszcze, zagadka, teraz zatrzymajcie film, napiszcie, czego ja nie kupiłam. Jasne, że jajek. Poszłam po zakupy do omleta i nie kupiłam jajek. I co teraz muszę zrobić? Muszę oczywiście znowu się ubierać, a ja już tu latam po prostu, wiecie, jak Boża Krówka. I muszę znowu się ubierać i iść do sklepu po te jajka, no bo jak zrobię omleta bez jajek? I w ogóle tak strasznie się tutaj drę w tym pokoju, bo ja w ogóle zapomniałam, że ja mam uchylone okno. I ja tak przed chwilką sobie chodziłam i śpiewam, bo tam akurat znalazłam taką stację muzyczną, więc zaczęły lecieć różne hity, takie śmieszne. No i zaczęłam sobie tutaj śpiewać i w pewnym momencie usłyszałam takie BUM za oknem, a to jakaś sąsiadka obok wzięła i okno otworzyła. I ja dopiero zauważyłam, że ja mam okno otwarte, to tak słychać. No dobra, w sumie powinna mi zamknąć to okno. A tak serio to najpierw muszę iść do tego sklepu. Więc idę ponownie się ubrać, w sensie do wyjścia. I tylko skoczę tutaj szybko do ekspresu. O, znowu ich słyszę. Nie, ja serio muszę być cicho. Już w sumie zniknę szybko stąd, więc... Potem będą mówili właścicielowi, że taka dziwna kobieta była. Dobra, kończę i odesłać do spóźnienia. Życzę mi szczęścia, że wróciła z jajkami. Proszę bardzo, teraz ja przyjmuję mój kanał. Tydzień mojego vlogowania, dzień dobry. Zaczęły się wakacje, a kot jest na balkonie. Wiesz? Chcesz wyjść? Czy jednak nie? Wiem, mój pokój. To tu się dobija. Kot. Już nie mam tych książek. Jak fajnie. Czy sobie zobaczymy test Zooma. Nie bardzo takie. Są jajka, ale nie ma światła w lodówce. No świat się kończy, no. 07, zgłoś się. Historia. Oblężenia średniowiecza. Wiecie, lubię czasami historyczne rzeczy oglądać bardzo. Ostatnio już tak kręciłam wszystko, co historyczne albo polityczne, nawet tego typu tematy, to wow. Opowieści z Narni! Książę Kaspian, nie widziałam tej części. Kiedy to się zaczęło? O 20. Hobbit! Ten ma fajne włosy. I brwi ma fajne. A coś się może zaczyna o 21, to by było najlepiej chyba. Galileo, też fajnie. Co to było? CSI. O, też fajnie w sumie. Nie wiem, co ja mam oglądać. Słoiki. O, to coś dla mnie. Ups. O-o. O-o. Jak stąd wyjść? Exit. 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 Gdzie to się wciska? Dobra. To taki plan na wieczór. A co będę jeść? Bardzo będzie ci fajna, uboga kolacja. Zaraz wam pokażę. Sypiemy płatki. Kukurydziane, najzwyklejsze płatki. Niezdrowe. Kto tam mi puka na górze? Niezdrowe ponoć. A nie, to ja pukam tą miską. Sorry, ja po prostu nie orientuję. No i takie płatki.
Zalewamy mlekiem, którego jeszcze nie ma, ale zaraz będzie, uwaga. Jak na reklamach. Cornflakes. Bardzo wykwintna kolacja dzisiaj przy stole mojej cacy. Ale jestem głodna, mój brzuch! Zabieramy tutaj pana statywa, który będzie mi towarzyszyć w kolacji. I w piątek chodzić na imprezy. Jak ładnie estetycznie wygląda ten kabel. Wywinięty artystycznie, tak jak tutaj ta roślinka. Muszę zamknąć okno chyba. Tutaj widać trochę, jak ja tutaj jestem przy tym oknie. Zobaczę, że siedzę sobie przy stole sama z miską i gadam do papieru toaletowego. A z drugiej strony, kto by tam się przejmował, co o nas myślą, prawda? No. Ale i tak zamknę. Czekajcie, czekajcie. Jestem w trakcie jedzenia, ale musiałam zrobić szybki stop i zrobić taki szybki statyw, to jest kubek, bo nie mam jak położyć inaczej tego aparatu. Ale chciałam powiedzieć wszystkim tym, którym właśnie dzisiaj rozpoczęły się wakacje, żebyście mieli świetne, świetne wakacje, pełne wrażeń, nowych przyjaciół, znajomości, niezapomnianych wspomnień i bezpieczne, pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa. A teraz mogę wrócić do jedzenia, ale po prostu musiałam to powiedzieć, bo nagle sobie znalazła, że ci wakacje zaczęło przecież. No więc ja i mój kubek tutaj życzę wam super wspaniałych wakacji. I mam nadzieję, że wszyscy macie czerwone paski na... Nie na pupie, nie, nie, na świadectwie. A jak nie, to zawsze możecie sobie namalować, prawda? Prawda. Dobra, kończę jeść teraz dalej. You should never doubt it's true. I am not forgotten you. You're the one on my mind. And I can spell